Cześć, jestem Maciek, a to jest krótki film o event marketingu. Nasza nowa seria, w której opowiemy Wam o tym, jak wykorzystać wydarzenia jako narzędzie służące do rozwoju Waszego biznesu. Nowe odcinki będą pojawiały się co 2 tygodnie. Poruszymy w nich niezwykle ważne kwestie związane z wydarzeniami. Po pierwsze planowanie i organizację, następnie zarządzanie nimi w ich trakcie, a na koniec ewaluację ich efektów. Wszystko to oprzemy na naszym długoletnim doświadczeniu, które zdobyliśmy organizując wiele różnych wydarzeń. Usłyszycie o angażowaniu uczestników, ustalaniu KPI, zbieraniu danych na temat aktywności uczestników i ocenie zwrotu z inwestycji wydarzenia. W dzisiejszym odcinku odpowiem na jedno bardzo ważne pytanie. Co sprawia, że eventy są aż tak istotne? Na początku chciałbym przedstawić Wam kilka statystyk. Badanie przeprowadzone przez Harvard Business Review w 2018 roku wskazało, że aż 41% marketerów uważa eventy za najskuteczniejszy kanał komunikacji. W tym samym raporcie możemy zobaczyć, że organizacje sektora B2B wydają na wydarzenia aż 29% swoich budżetów marketingowych. Myślę, że to powinno rozwiać wszelkie wątpliwości. Natomiast to nie wszystko. Inne badanie pokazuje, że najszybciej rozwijające się jednostki sektora B2B wydają na wydarzenia aż 50% swoich budżetów marketingowych. Co zatem sprawia, że firmy decydują się właśnie tak wydawać swoje środki? W ostatnich latach zaobserwować mogliśmy duży boom na digital marketing. Ta gałąź marketingu jest łatwo dostępna, nie wymaga dużych nakładów, a mierzenie jej efektów nie sprawia żadnych problemów. Natomiast, jak widzieliście, firmy różnicują swoje wydatki i wydają coraz więcej na wydarzenia. Dlaczego? W sektorze B2B liczą się relacje. I to właśnie te relacje nawiązywane offline. Eventy pozwalają Wam takie relacje nawiązywać, utrzymywać i nawet ogrzewać. Dodatkowo, technologia, która jest teraz dostępna, umożliwia precyzyjne zmierzenie efektywności wydarzeń. Oczywiście możecie myśleć, że tylko najwięksi, tacy jak Salesforce czy Microsoft, mogą wykorzystywać wydarzenia w swoich strategiach. My się z tym nie zgadzamy. Nasze doświadczenie potwierdza, że lepiej zorganizować niewielki meetup dla 40 potencjalnych klientów, niż wypuścić w internet reklamę, która zdobędzie 2000 wyświetleń. Na dziś to już wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że zaciekawiłem Was i dołączycie do mnie w kolejnych odcinkach. Jeżeli macie jakieś sugestie, o czym powinniśmy porozmawiać w przyszłości, dajcie mi znać w komentarzu. Po większą dawkę wiedzy zapraszam Was na naszego bloga. Link do niego znajduje się w opisie.